Hej, szczęść Boże, witajcie. Pozdrawiam Was serdecznie z Kielc, sprzed Wojewódzkiego Domu Kultury. Tutaj właśnie kiedyś gromadziła się wspólnota Wieczernik i to jest też powodem, dlaczego właśnie dzisiaj zajrzałem do Kielc. Tu się dzieje dużo przed tym Domem Kultury, więc pewnie gdzieś pójdę na stronę, żeby nagrać i opowiedzieć coś więcej, bo to z tyłu stadion, właśnie odbywa się mecz Korony. Tutaj widzę, popijają sobie różne piwka, ciągle wszędzie tutaj krąży policja, ruch, kielecki po prostu ruch. Tak to po prostu jest. 30. rocznica, 30. jubileusz 30-lecia wspólnoty Wieczernik, do której przychodziłem tutaj właśnie do Wojewódzkiego Domu Kultury. A dziś przyjechałem, bo zostałem zaproszony na ten wzruszający dla mnie jubileusz. O tym może więcej za chwilę. Witam Was na kadzielni. Nie wiem, czy macie też podobne doświadczenie, Wy, którzy nagrywacie. Chciałby się powiedzieć, nie jest prorok mile widziany w swojej ojczyźnie. Znaleźć miejsce, znaleźć czas, przestrzeń do tego, żeby coś nagrać z tego miejsca, które jest dla Was ważne, które jest dla Was kochane, jest tak trudno. Tu mecz, cały czas hałas, tu wiatr, liście, tu słońce nie takie, tu ludzie chodzą, tu psy, tu cokolwiek innego się dzieje. Mamo! No to jest takie trudne. Przepraszam, że zaczynam może od takiego trudu, który mam, a jednocześnie wierzę w to głęboko, że może to dlatego właśnie jest, że to jest miejsce szczególnie błogosławione i obdarzone łaską. Tak jak powiedziałem, jesteśmy na kadzielni. Dlaczego chciałem tutaj nagrać? Chociaż bałem się, bo chmury tutaj chodzą takie, że zaraz będzie deszcz. Jak słyszycie, tutaj już karetki jeżdżą. I nie wiem, czy coś nam jeszcze zdoła przeszkodzić. Właśnie Korona Kielce przed chwilą strzeliła gola i był wielki szum, a jednocześnie dużo przekleństw i bluzgów, bo coś widocznie się kibicom nie podobało w tym wszystkim, więc to cały czas tutaj dzieje się. Pewnie będziecie słyszeć liście, które tutaj od tego wiatru szaleją, szumią i odgłosy kibiców dalej będą się pojawiały, może właśnie policja się uruchomi, jakieś kolejne sygnały, karetki pogotowia. Po co ja to wszystko mówię? Nade wszystko może dlatego jestem sfrustrowany, że chciałem tak pięknie o tym powiedzieć, czego dzisiaj doświadczyłem, a może właśnie dlatego to wszystko mi tak przeszkadza, że to nie może być wszystko takie piękne. No jestem ogromnie wzruszony, że mogłem być dzisiaj na 30. jubileuszu wspólnoty Wieczernik, która już się nie spotyka w Wojewódzkim Domu Kultury, tak jak Wam go przed chwilą pokazałem, tylko ma swoją salę i tam na Zagnańskiej spotyka się już od wielu, 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 wielu lat. Ja byłem tam pierwszy raz. Ogromnie się cieszę, że mogłem tam być. Był to dla mnie zaszczyt, w moim przekonaniu niezasłużony, gdyż mówię, że jestem Tomek z Wieczernika do nich, a jednocześnie zdaję sobie sprawę, że byłem tylko kilka razy na spotkaniu właśnie w Wojewódzkim Domu Kultury i utożsamiam się z tym miejscem, bo było dla mnie bardzo ważne, przełomowe. To był czas mojego ożywienia duchowego, mojego nawrócenia, mojego powołania. To wszystko było dla mnie tak ważne. A jednocześnie no, oni żyją 30 lat. No spotkała ich no taka trudna sytuacja, że tutejszy biskup w pewnym momencie powiedział, że nie są w kościele. Potem, jak rozmawiałem, okazuje się też, że wydaje się, że to zbyt pochopne, że to tak nie powinno być. Ale 30 lat temu kościół wyglądał całkiem inaczej niż dzisiaj. Ja wtedy byłem już w nowicjacie, jak o tym się dowiedziałem, że są wykluczeni z kościoła katolickiego. Bardzo cierpiałem.
bardzo się utożsamiałem, ale nie mogłem nic zrobić oprócz modlitwy. I wierzę też w to, że to ziarnko moje małe modlitwy, miłości do nich, do tego miejsca, też do tych wszystkich rzeczy, które w związku z tym przeżyłem, które mi pomogły, też były dla mnie światłem i błogosławieństwem, że no to ziarenko sprzed 30 lat dzisiaj przyprowadziło mnie tutaj, że mogłem być, że Edward, którego spotkałem na spotkaniu już czas liderów w Łodzi, w Zatoce Sportu, że on mnie tutaj zaprosił, żebym 3 minutki powiedział. I ogromnie się cieszę, że miałem na to czas, bo różnie jest z moim czasem, że mogłem tu być, że zostałem przyjęty, wysłuchany, taki jaki jestem. No to jest dla mnie bardzo wzruszające. Na początku tej mojej wypowiedzi dzisiaj powiedziałem, że się czuję jak komar na plaży, że tyle mam myśli, tyle mam skojarzeń, że nie wiem od czego zacząć. Ale tak naprawdę właśnie ja już mówiłem w tej części wybiegającej do przodu. Była część historyczna, której z wielkim zainteresowaniem wysłuchałem i była dla mnie też bardzo ważna, ale też chciałem jakoś zobaczyć co dalej. I przyszło mi słowo, które czytamy dzisiaj w Kościele Katolickim na Eucharystii. Słowo z Księgi Mądrości. I wydaje mi się, że ono jest słowem na dziś i na tą konkretnie sytuację wspólnoty Wieczernik, ale też w ogóle Kościoła i katolickiego, i każdego, można by powiedzieć, uczniów Chrystusa. To jest słowo na ten czas. Pozwólcie, że przeczytam. To jest słowo z Księgi Mądrości, z 9 rozdziału, wersety 13-18. Któż z ludzi rozezna zamysł Boga, albo któż pojmie wolę Pana? Nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne, bo śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemski namiot obciąża rozum pełen myśli. Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z trudem znajdujemy, co mamy pod ręką, a któż wyśledzi to, co jest na niebie? Któż poznał Twój zamysł, gdy nie dałeś mądrości, nie zesłałeś z wysoka świętego ducha swego? I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste, a ludzie poznali, co Tobie miłe, i zostali ocaleni przez mądrość. Tylko u Boga jest mądrość. My jesteśmy obciążeni i to, co możemy powiedzieć, to nie wiemy. Tylko, że to nie jest takie nie wiemy bezradności, tylko takie nie wiemy zaufania do Boga, że On jest mądrością i On wie, co jest przed nami. Jak jest proroctwo na nasze życie, na życie naszych kościołów, wspólnot. Stajemy przed Panem osobiście jako wspólnoty i pytamy Go o mądrość. Potrzebujemy tej mądrości. Jeżeli zaufamy naszej mądrości, do czego nas ona doprowadzi? Co my możemy wiedzieć? Jako kaznodzieja wędrowny tak jeżdżę tu i tam, poznaję różne wspólnoty, różne kościoły. Teraz choćby właśnie wróciłem z Walencji, przyglądałem się trochę kościołowi w Hiszpanii. Co ja mogę wiedzieć o tym kościele? Uświadomiłem sobie, że tysiące moich braci pojechało choćby z Ewangelią do Ameryki Południowej. A jednocześnie teraz to są postarzałe wspólnoty dominikanów, i które się zastanawiają, co dalej z nimi będzie. Zależy, gdzie ucho przyłożysz, gdzie spojrzy twoje oko, możesz mieć różne wrażenia. A jak to widzi Bóg, to jest dużo ważniejsze. I On nas zaprasza do wspólnoty, żeby patrzeć Jego oczami, żeby słuchać Jego uszami, żeby u Niego
uczyć się mądrości patrzenia w Duchu Świętym. Że my widzimy zawsze za mało, że widzimy zawsze za ciasno, że słyszymy tylko to, co możemy po ludzku usłyszeć. A On chce nam dać słowo prorocze na przyszłość. I tak na tym spotkaniu w Wieczerniku, spotkaniu jubileuszowym, tak też powiedziałem, my obchodzimy 800 lat pobytu Dominikanów w Polsce. To jest nasz jubileusz. Ich jest 30 lat. Mówię, co będzie z Wieczernikiem za 770 lat? Kto to wie? A jednocześnie jedynym fundamentem, jedynym, na którym możemy się oprzeć, jest Jezus Chrystus, który jest wczoraj, dziś i ten sam na wieki. I wierzymy, że to oparcie na Nim, Jemu zaufanie nas dalej poprowadzi. To miejsce, Kielce, jest błogosławione. Ta wspólnota Wieczernik też doświadcza Bożego błogosławieństwa. Wielu ludzi zgromadziła, dla wielu ludzi była drogą do poznania Jezusa i dalej będzie. Co będzie dalej? Jakie będą losy tej wspólnoty? Nie wiemy. Czy ja wiem, jakie będą moje losy, jakie będą losy Dominikanów, jakie będą losy Wieczernika, nie wiem, kościoła w Kielcach, czy kościoła w Polsce? No nie śmiem jakichś tez czy myśli tu odsłaniać, bo co to za myśli i co to za tezy? Ale chcę zaufać Jezusowi w moim osobistym życiu, pośród moich braci, Dominikanów, pośród moich braci ze wspólnoty Wieczernik, z kościołów, które spotykam na naszej drodze. Teraz choćby jadę zaraz do Krakowa, żeby odprawiać Eucharystię dla tych, którzy nie mogą się odnaleźć w kościele, że gdzieś się pogubili albo Kościół ich pogubił. Jeżeli chcą uczestniczyć w Eucharystii, jeżeli chcą przyjmować Jezusa, słuchać Jego słowa, to ja chcę z nimi być i chcę im głosić. Broń Boże, nie dlatego, że jestem od kogoś lepszy, tylko czuję się zaproszony do tego, by służyć, do tego, by kochać, do tego, by pójść za Słowem, do tego, by pójść za natchnieniem Ducha Świętego. Wierzę, że On sam mnie prowadzi. Jeżeli by mnie nie prowadził, to wyrzekam się tego, a pragnę tylko dać się Jemu poprowadzić. I pewnie różni ludzie na to różnie będą mogli patrzeć, różnie to widzieć, różnie to oceniać, różnie o tym mówić. No każdy ma swoje serce, dar Boży do używania ku miłości, ku jedności, ku pokojowi. W Jezusie, wierzę w to głęboko, jest odpowiedź i do Niego chcę się odnosić. No tak, tutaj na kadzielni się z wami tym dzielę. Kadzielnia dlaczego ważna? Dlatego, że tutaj zaraz obok był internat, w którym mieszkałem, bo chodziłem tutaj do technikum meblarskiego, do budowlanki na zgody i tu doświadczałem właśnie i od braci katolików, i od braci protestantów, różnej denominacji błogosławieństw. O tym wiele już opowiadałem na Strefie Wodza. A dzisiaj chcę tego hołka nagrać z wdzięcznością za to, co udało mi się tutaj przeżyć właśnie w tym miejscu wokół kadzielni, bo to gdzieś jest tutaj blisko, niepodal też jest i katedra, gdzie byłem powołany, i miejsce, gdzie w zborze zielonoświątkowym otrzymałem też Ducha Świętego. Tu były dla mnie ważne spotkania, spowiedzi, wspólnota, mnóstwo niesamowitych rzeczy, które spotkały mnie w Kielcach, a dzisiaj w ten jubileusz Kościoła Wieczernik to wszystko jakoś we mnie się odrodziło, odnowiło. Mam nadzieję, że właśnie ku jeszcze większej miłości, ku jeszcze większej jedności między nami. Z tego miejsca dziękuję Ci, Edwardzie, za zaproszenie na ten jubileusz. I wierzę w to,
że Bóg chce nas dalej prowadzić. Taka miłość w duchu od pierwszego wejrzenia. Więc jeszcze raz dziękuję. Dziękuję, dziękuję pięknie. I mam nadzieję, że wy wszyscy, którzy to oglądacie, też jakoś zaczerpniecie z tego ducha, błogosławionego ducha jubileuszu, który nie jest tylko wspominaniem tego, co było, ale tak naprawdę pytaniem o to, do czego Bóg nas wzywa, zaprasza i co chce i w nas, i przez nas w tym świecie czynić. Najserdeczniejsze pozdrowienia z Kielc, z Kadzielni, z jubileuszu Wieczernika. Trzymajcie się, z Panem Bogiem. Hej!